Cześć! Dzisiaj zaprezentuję Wam figurkę 10-centymetrową z Lego... co ja gadam? Z Power Rangers Mega Force. I to jest Roborycerz. To jest pudełko. Mamy Roborycerza. Z tyłu mamy resztę figurek. Niektóre nie są dostępne w Polsce, a mianowicie... Dwie nie są dostępne w Polsce. Chyba. Dobra, mamy tu informację, że jest tutaj jedna karta i to jest ta karta. O Jezus. Mamy tutaj właśnie podobiznę naszego rycerza. To wygląda tył. No i może sprawdźmy od razu, jak działa w Morferze. Tak działa w Morferze. Przejdźmy do naszej figurki. Nasza figurka jest wyposażona w miecz oraz blaster oraz w Morfer, który działa trochę inaczej niż ten Rangerów i mój. Teraz tak, wyciągnęłam to coś chyba raz tylko. Nie wiem, jak to teraz włożyć. No. Dobra. Można ruszać głową, nogami, kolanach. Teraz tak, zakres ruchu w nogach jest strasznie mały. Ale grunt, że chociaż kolanami można ruszyć. Tułowiem nie można obkręcać. I nie można tak, tylko można ruszać rękami oraz tak. No i jeszcze w łokciach się zgina i możemy obracać dłonie. No tam w nadgarstkach, wiecie, o co chodzi. Pozowalność tej figurki jest też mała. Ale w sumie chodzi o to, żeby tą figurką można było, żeby tej figurce można było po prostu do jej ręki włożyć miecz i blaster i w ogóle tam się naparzać. Nie wiem z kim. Z wrakiem na przykład. Porównajmy sobie może teraz go z Jake'em. Jake ma troszeczkę mniejszą głowę. No w ogóle inny strój, no i po prostu jest trochę inaczej zbudowany, ponieważ Robory też ma tutaj przy nogach takie tentygesy, a Jake może zrobić nawet szpagat. Więc to jest taka... To jest taka wada Roborycerza, a zaleta Rangerów. I kupiłam ten zestaw. Jezu, co ja mam z tym? Kupiłam tę figurkę ze względu na jej cenę, ponieważ kupiłam ją za 18 zł, a Jake'a kupiłam za 47 może? Coś około tego, ale to była dopiero to były dopiero początki Mega Force w Polsce, więc... Naprawdę jestem genialna. No dobra. Więc to tak. Tego tak wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu. Tutaj mamy jakieś nieco. I trochę mi się nie podoba, że tutaj są takie, wiecie, kropki tak na tych ramionach. Tutaj tak. Trochę to tak nie tak jest. Tu mamy jakieś numery na tyłku. Może nie na tyłku, na nogach. Fajne srebrne ozdobniki. No jak to Roborycerz, nie? To by było chyba na tyle. A inne figurki, które możemy zdobyć, to Noah, Emma, Troy, Jake, Gia, Wrak, Glutek oraz nasz Roborycerz. Z tyłu jest również informacja, że z domu zbierz je wszystkie w kilku językach i tutaj jeszcze mamy, że figurka ma 10 cm. Okej, to na tyle w tej recenzji, więc komentujcie, subskrybujcie,
sorry. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Cześć.